Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Faktycznie trudno co do dwóch pierwszych punktów dyskutować. To dość trywialnie podane treści konstytucyjne, które są oczywiste i które dla nas wszystkich powinny odgrywać ważną rolę i myślę, że odgrywają. Ja mam zastrzeżenia co do dwóch dalszych punktów. Pierwszy, który mówi o tym, że kwestionowane jest prawo. To jest takie prawo dyskusji, że jest, ktoś kwestionuje prawo katolików, a 91% katolików w tym kraju może dać dowód, że się z tym nie zgadzają i na tym końcu polega demokracja. Tu słusznie ktoś powiedział, nie najlepszy system, ale lepszego nie ma. Natomiast, proszę Państwa, bardzo mnie martwi zdanie, które mówi o wszelkim ograniczaniu wolności sumienia, bo to jest już zdanie, które mówi o tym, że w Polsce nie przestrzega się konstytucji i organy władzy państwowej na to nie reagują. Moim zdaniem nie ma żadnego ograniczania wolności. Są różne głosy w dyskusji i do tej dyskusji każdy ma prawo. Ja z kolei, nawiązując do tych dygresji, które tutaj pan senator Obrzeński powiedział, ja mam z kolei zupełnie inne skojarzenia, że zaczynamy się dzielić, my, te 91% katolików, na katolików lepszych i gorszych. Na tych, którzy bardziej coś podkreślają i na tych, którzy robią to z pewnym zastanowieniem, z wątpliwościami. Jako słowo katolikos oznacza powszechny. To jest Kościół powszechny i wolałbym, żeby nikt z nas nie uzurpował sobie prawa do tego, że ma szczególne prawo w imieniu tego Kościoła mówić. To, co powiedział mi pan Jackowski, że ja jestem przeciwko katolikom, ja katolik, to jest po prostu coś niesłychanie obraźliwego i co w tej Izbie nie powinno mieć miejsca. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę, że podane przykłady nie są adekwatne. Przykład biednego człowieka, który na Jasnej Górze dopuścił się świętokradztwa i który 3 dni temu, może pan nie słyszał, panie profesorze, został uznany przez biegłych za niepoczytalnego, nie jest przykładem najlepiej może trafionym i w związku z tym, co prawda ma odpowiadać przed sądem, może odpadać przed sądem, ale jest niepoczytalny. Myślę, że z jednostkowych faktów nie można wyciągać bardzo daleko idących ogólnych wniosków, takich, które by powodowały, że nasza Izba musi się tym zająć. Podobnie przykład, myślę, że dzięki panu senatorowi Jackowskiemu dowiedzieliśmy się o prawdziwych intencjach tej ustawy, mianowicie o problemie telewizji TVAM. Jako katolika bardzo martwi mnie, że konferencja biskupów próbuje wpływać na niezależny organ państwowy przed wydaniem decyzji. Mnie się wydaje, że cały problem telewizji TVAM jest problemem prawnym i fakt, że ogłoszono specjalnie konkurs na to, żeby była radiostacja o charakterze religijnym, jest na to dowodem. Myślę, że jak wnioskodawcy złożą wszystkie stosowne dokumenty, to nie ma najmniejszych problemów, aby to było. Ale podejmowanie, proszę Państwa, takiej uchwały powoduje, że wysyłamy sygnał. Senat uważa, że w Polsce jest ograniczana wolność sumienia i religii. Nie mogę, jako katolik, muszę głosować zgodnie z moim sumieniem. Nie mogę za takim wnioskiem głosować. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję bardzo, panie senatorze.